Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W weekend byłem na rybach i łowiłem błystką podlodową, przez wędkarzy pieszczotliwie nazywaną szarpaczkiem. Co prawda miałem się dzisiaj już zagłębić w punkty regulaminu dotyczące poszczególnych okręgów. O łowieniu na żywca tylko w niedzielę będzie następnym razem. Ale właśnie przyszedł do mnie mail. W ogóle wszystkim bardzo dziękuję, którzy wysłali mi maile z różnymi wątpliwościami dotyczące regulaminu. Przyszedł do mnie mail, w którym wędkarz poprosił o wytłumaczenie mu, co to jest metoda szarpaka. Ponieważ jeśli weźmiecie sobie zwykły RAP na rok 2018, obowiązuje on również w roku 2019, to znajdziecie następujący przepis. Przepis, punkt regulaminu. Wędkowanie. Ponadto wędkarzowi nie wolno łowić metodą szarpaka. Co to jest metoda szarpaka? Jak metoda szarpaka, to łowienie z lodu. Jak łowienie z lodu, to łowienie w pionie. Jak łowienie w pionie, to również dropshot, vertical. I tutaj nam się pewne rzeczy zazębią i postaram się te rzeczy dzisiaj zinterpretować. No właśnie, będę to tak interpretował troszeczkę na tak zwany chłopski rozum, ponieważ ja nie jestem prawnikiem, ale wy prawdopodobnie też nie. I każdy wędkarz sobie te przepisy regulaminu interpretuje, często w bardzo dowolny sposób. Czym to się może skończyć? Zła interpretacja może skończyć się mandatem, niestety. Jeśli stwierdzicie, że moja interpretacja jest nieprawidłowa, to natychmiast poprawiajcie mnie w komentarzach. No, tak jak powiedziałem, ja nie jestem prawnikiem, mogę się mylić. Właściwie to już walnąłem babola, bo łowienie metodą szarpaka na pewno nie odnosi się tylko do wędkarstwa podlodowego. W ogóle można by się zastanowić, czy metoda szarpaka ma jakikolwiek związek z blaszką podlodową. Bo może nazwa jest całkowicie przypadkowa. Oczywiście, że nie jest. Starzy szarpakowcy dobrze o tym wiedzą, co? Zacznijmy w ogóle od tego, co to jest ten szarpaczek. No więc szarpaczek to jest taka blaszka podlodowa z trzema wtopionymi hakami. Kiedyś to były cztery haki, ale coś tam się pozmieniało w regulaminie i wędkarze zaczęli jeden hak ucinać. Potem były już produkowane tego typu błystki. To jest blaszka wyszkowska bodajże z trzema haczykami. Czy taką przynętą można łowić? Wrzuciłem na grupę Wędkarska Korba nawet post, aby to sprawdzić. I zaraz Wam powiem, co wędkarze mi napisali. Oczywiście jako przykład wrzuciłem blaszkę z czterema wtopionymi hakami. Tutaj pod spodem wywołała się dyskusja, 52 komentarze. No i ogólnie większość wędkarzy pisała, że wystarczy obciąć jeden hak i można już łowić. Inni pisali, że to muszą być tylko dwa haki. No i teraz sobie wyobraźcie sytuację, że wśród tych wędkarzy są strażnicy PSR, SSR i sobie to tak dowolnie interpretują i w zależności od tej interpretacji mogą Wam przywalić mandat. No, w zależności od tego, czy łowicie taką blaszką, czy może taką blaszką. Najbezpieczniej teoretycznie byłoby łowić taką blaszką, bo do tego typu blaszek z wiszącą kotwiczką nikt się nie przyczepia. Zanim sobie przeczytamy zasady wędkowania z rapru, zerkniemy jeszcze do ustawy o rybactwie śródlądowym, która jest jakby ponadto, no bo to jest regulamin, który nas obowiązuje, ale jest jeszcze ustawa. No i zobaczmy, co w tej ustawie jest. No akurat w ustawie nie znalazłem nic na temat szarpaka, nie ma w ogóle tego słowa użytego, ale w artykule 8 czytamy, co następuje. Zabrania się połowu ryb narzędziami kaleczącymi z wyjątkiem sznurów hakowych, pęczków hakowych, haczyka wędki i harpuna kuszy. I to jest właściwie chyba wszystko, co można by podciągnąć pod szarpaka. No głównie chodzi tutaj o te narzędzia kaleczące. Czy to jest narzędzie kaleczące? Nie, to jest narzędzie do połowu ryb. Wie to każdy wędkarz, który łowi z lodu. Tak samo to i to. Oczywiście każde
z tych urządzeń, czyli każdą z tych blaszek, można użyć do szarpania ryb, prawda? Jak ktoś się uprze, to ryby może nawet szarpać bocznym trokiem zresztą, no ale już w to nie zagłębiajmy się. Słuchajcie, tak jak powiedziałem na początku, moja interpretacja jest na taki zdrowy, chłopski rozum, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale oprócz tego, ten temat przesłaliśmy do naszego prawnika z wiadomości wędkarskich. I również nasz prawnik napisze artykuł właśnie o szarpaku, aby te wszystkie wątpliwości rozwiać. Ja tego tekstu jeszcze nie czytałem, jest bardzo możliwe, że tutaj się totalnie zbłaźnię. No ale tak mówiłem, w razie czego poprawiajcie mnie w komentarzach. Powiedziałem, że temat jakby zazębia się również o vertical i o spinning. A już wam mówię dlaczego. Ponieważ w punkcie 12, w podpunkcie C, zabrania się połowu ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj nigdzie nie ma użytego słowa pion. Z drugiej strony, jeśli pod lodem, no to no, z lodu łowi się w pionie, tak? No i tu jest zagwozdka, bo właściwie nic więcej na ten temat nie ma. Ja sobie ten raport oczywiście bardzo dokładnie przejrzałem, zresztą nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. I najłatwiej byłoby tutaj znaleźć w ogóle coś o wertykalu albo o dropshocie, ale no niestety nic takiego nie ma. Szkoda. No ale co począć? Dobrze, ale wróćmy sobie do tego naszego nieszczęsnego szarpaczka. Zasady wędkowania przy połowie ryb z podlodu. Jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż 3 ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż 2 haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż 3 ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. No tak. No tak. No tak, czyli wychodzi na to, że tu możemy mieć dwie kotwiczki, prawda? Bo haczyk o 3 ostrzach to jest kotwiczka. Szkoda, że ktoś tutaj nie użył słowa kotwiczka, byłoby dużo prościej. Więc wychodzi na to, że taka blaszka może mieć dwie kotwiczki. Zresztą nic dziwnego, ponieważ dwie kotwiczki może mieć na przykład poziomka, tak? No przynajmniej tak logicznie z tego by wychodziło. Tutaj mamy wtopione 3 haki. I powiem wam, że ja nie wiem, jak to zinterpretować, czy na taką blaszkę można łowić, czy nie można łowić, ale jest tutaj również przepis, który porusza kwestię wtopionego haka. Za mormyszkę uważa się przynętę w postaci jednolitego korpusu, dowolnego kształtu i koloru o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. No to oczywiście nie jest mormyszka, to jest blaszka podlodowa. I no i tak naprawdę ja nie wiem, jak to zinterpretować. Piszcie, co o tym sądzicie. Na grupie Wędkarska Korba wędkarze pisali, że to jest ok. Inni pisali, że broń Boże, bo tylko 2 haki. Chodziło chyba o te 2 haki przy przynęcie, które mogą być również kotwiczkami. Tak sądzę. Dla mnie to niestety jest nie do końca jasne. Nie wiem, jak dla was. Właściwie się zastanawiam, czy przypadkiem w ten weekend nie kusowałem. Ja i kilkudziesięciu innych wędkarzy, którzy też łowili tego typu blaszkami. Ale wiecie, jak to jest z prawem? Rację ma ten, kto ma lepszego adwokata. I chyba właśnie dlatego te polskie przepisy, które dotyczą nie tylko wędkarstwa, są tak niejasne i tak popieprzone. A ty, Magda, co o tym sądzisz? Ponieważ wędkarstwo podlodowe jest najczęściej typowym wertykalem, to sobie porozmawiajmy o takim wertykalu niepodlodowym. Tutaj mamy ten punkt C. Zabrania się połowu ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb z podlodu. Co to jest te
ciągłe opuszczanie i podnoszenie przynęty. Ponieważ nie jest tutaj użyte słowo pion, to właściwie tak teoretycznie łowienie z opadu, czyli dżigowanie, też jakby ktoś się uparł, mógłby uznać za ciągłe podnoszenie i opuszczanie przynęty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najczęściej jak rozmawiam z wędkarzami, którzy łowią w wertykalu, zresztą ja też wychodzę z takiego założenia, bo zawsze mi się wydawało, że tu chodzi o ten pion, to na przykład łowienie w wertykalu w dryfie to nie jest już łowienie w pionie, prawda? Jest odchył plecionki i no nie jest to pion, więc teoretycznie nikt nie powinien się przyczepić. Aby było ciekawie, wrzuciłem taki post na Facebooka. Czy wertykal i dropshot są w Polsce legalne? 107 komentarzy. 107 komentarzy i ostra dyskusja. No właśnie. I tu też sobie możemy wyobrazić, że wśród wędkarzy komentujących są również strażnicy PSR, SSR, a zdania tu są oczywiście bardzo podzielone. No i w zależności na kogo traficie nad wodą, to albo dostaniecie mandat łowiący z werta, albo nie dostaniecie. Troszeczkę mi się wydaje, że to jest w ten sposób. Wędkarze, którzy łowią wertykalnie, uważają, że to jest legalne. Wędkarze, którzy nie łowią wertykalnie i dokładnie nie wiedzą, jak to się robi, uważają, że to jest nielegalne. Nie mówiąc już o tym, że łowiąc wertykalnie, nie łowi się podnosząc i opuszczając przynętę. Tej przynęcie nadaje się tylko takie czasami delikatne drgnięcie. Ale słyszałem historię, że policja potrafiła wędkarzom przywalić mandat za łowienie w wertykalu. Więc wszystko zależy od tego, na kogo się trafi. I ten temat również poruszy nasz prawnik w wiadomościach wędkarskich w najbliższym czasie. Na pewno ktoś z Was napisze, że szukam dziury w całym, że się czepiam i w ogóle ta pogadanka jest bez sensu, ale wiecie co? Nie lubię sytuacji, kiedy jestem nad wodą i nie wiem, czy przypadkiem nie kusuję. A wydaje mi się, że pewnie wielu z Was też w takiej sytuacji było. Moim zdaniem rap zatrzymał się gdzieś w latach 90. Wędkarstwo cały czas idzie naprzód i specjaliści, którzy zajmują się pisaniem regulaminu, powinni też troszeczkę chyba iść tak z duchem czasu. Takie jest moje wrażenie. Słuchajcie, w zeszłym sezonie słyszałem, że jeden z wędkarzy dostał mandat za łowienie na żuczka. Na jednego z rodzajów żuczków taką mikroprzynętę, w którą właśnie były wtopione 3 haki. Ten wędkarz łowił na żyłkę 008 i dostał mandat za szarpanie ryb. Przynętą z żyłką 008. Jeśli znajdziecie jakieś punkty regulaminu, które dla Was są niezrozumiałe i niejasne, czy to w tym ogólnym rapsze, czy w dopiskach do Waszych okręgów, czy w ustawie o rybactwie śródlądowym, piszcie do mnie śmiało na maila, piszcie tutaj w komentarzach, ja z chęcią to też omówię i temat podeślę naszemu prawnikowi, który pewnie też go z chęcią omówi na łamach wiadomości wędkarskich. Na ryby powinniśmy chodzić dla przyjemności, dla odstresowania się, a nie po to, aby jeszcze się nad tym zastanawiać i tym przejmować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trzymajcie się. Cześć.